Powolutku zaczynamy. Pierwsze zaczynamy od modlitwy. Tu będziemy wszyscy poustawiani. Bądźmy w radości. Bądźmy w radości. Już jesteśmy. Już jesteśmy, także spoko. To sobie zrobimy dzisiaj tak. Afirmacje. Nie wiem, tak na skali wyszło, nie wiem, kto tu jest samotny, ale afirmacja samotność. Żeby kochać, trzeba się otworzyć, tak jak Ania powiedziała. A ja to tak, wiecie, w skrócie odeślę tylko do tego materiału u Zbyszka na stronie czy w wideoblogach. Ten materiał to jest jedność i oddzielenie. To jest to u niego. To jest to. To jest tak naprawdę, no oprócz modlitw, no bo wiadomo, że w modlitwach też to jest dotłumaczane nam indywidualnie, to oprócz tego to jest cały mechanizm, który warto znać. I on nie tylko działa na partnerstwo. Poszarpał, coś mi okradł. Świat zawalił się w jednej chwili. Cisza skruszyła się jak rozbity dzban. Nogi kręcą się w kółko, ręce weszły pod łóżko. Niby nagranie Zbyszka 11 minut, a posiedzieliśmy ze 40. No, tak się rozwinął temat. Komu się rozmawiać, nie? Było kochać, to kocham. A, no właśnie. No tak, to zdecydowanie tak. Afirmacja o samotności, a tu kochanie, nie? Taka jedność i to najlepsze DNA, wszystko. Wszystko tak, było. Ja mam właśnie przekaz, że kanałem jesteśmy transferu najlepszego DNA. Tak, jesteśmy kanałem transferu najlepszego. I że mamy to odzyskać każdy, to co najlepsze, bo to wtedy my stworzymy to co najlepsze. Jak najlepsze uzupełnimy, to najlepsze stworzymy. Potem w ogóle takie przekazy, takie stricte, takie fajne. Idzie kreum, jesteś kanałem transferu najlepszego DNA. O, jak to? Jesteś kanałem transferu najlepszego DNA. Chodzi o to, że z góry brać i wpuszczać to w dumę, by napełniać światłem, wypełniać, dopełniać, uzupełniać światłem, życiem formy. I żeby było lepiej to ogólnie. No znaczy pisałam. Chyba życie nam się podniosło. A na koniec mnie ktoś podciągnął do góry. I znowu się zrobił ten spokój, mam tak wysoko, ja mówię, a jak spadnę? Mówi, podłoga się zamknęła, już nie spadnę. No, autentycznie. I znowu była ta cisza. A ja się cieszę, bo wy takie piękne rzeczy mówicie, że ja już nic mówić nie muszę. Tak, jak było o tym sarkofagu, jak zobaczyłam tą pustynię i te nasze sarkofagi tak potężne i zobaczyłam, że właśnie kody z nich płyną i było właśnie takie najważniejsze przesłanie, to co Ewelinka mówiła. I do mnie powiedzieli, odtwórz w sobie, weź to jest twoje. Odtwórz w sobie to, co najlepsze, a wtedy stworzysz to, co najlepsze. I to jest to przesłanie. No ja się ucieszyłam, bo słyszałam, jak modlitwa, nagranie się skończyło, my w stanie zostaliśmy i tylko słyszę, jak długopisy chodzą, mówię, dobrze, jest pisma automatyczne, mówię, nic już nie trzeba tłumaczyć, wiedzą, piszą, info schodzi, mówię, tak jest. Myślę, że chciało przerywać, bo teraz wyszedł. To tak fajnie było. No i przekazy miały być w książce. No i będą, no. To już możesz zacząć spisywać na kompa. I nie ustępuj, i nie ugnij się, bo to jest praca ciężka, ale słodka praca. A taka praca bardzo popłaca. Dobrze, to inaczej, bo tu już przekazy piękne poszły. Proszę. Miał ktoś wątpliwość, że był w modlitwie? Nie, no proszę cię. Tu mam się karmić manną z nieba. Takim światłem. Super. Ania siedzi cicho, ale ona tam swoje też miała. O, ja już tam wiem. Dobra, to sprawdzamy po kolei, jakie tam są pytania. No ja chciałabym wiedzieć, gdzie weszłam i skąd ściągnęłam przekaz. Wymiary. Właśnie chciałam się zapytać, że to sprawdzamy, wymiar. A Agatka zawsze to samo pytanie zadaje. Bo ona jest taka ciekawa, co się tego ona chce wiedzieć. Ona chce wiedzieć, co napisała. Ona chce wiedzieć. Ona dobrze wie, tylko musimy potwierdzić. Właśnie. Mówię, że ona dobrze wie. Wiecie co, to zróbmy dwa odczyty. Tak. A przekaz miałam z wyższy. Tak, zróbmy dwa odczyty. Zróbmy taki jeden odczyt, w którym wymiarze była w trakcie modlitwy i z którego wymiaru był przekaz, który dostała w tej modlitwie. 8, 12. 12, 10. 12, 10 wyszło. Komuś tam coś innego powychodziło. 8, 9, 11. Nie wyszły przedziały. 7, 8, 11, 12. No ale to tak, mniej więcej tak. No.
8 do 10, tak się wahała, a przekaz był o jedno wyżej oczko. To, co najważniejsze, no takie piękne wymiary, że tylko czytać to, co napisałaś i to robić. Tylko 8, 10, a przekaz 12. Tak by było, tak. Ale też miałaś takie chwile. Ty byłaś tak jakby w różnych wymiarach, bo ty byłaś, jak w modlitwie byłaś, to byłaś i od dziesiątki, i na dwunastce byłaś, zależy kiedy. Przekaz był. W matrycy też był. Przekaz był z dwunastki, ale z dziesiątki. To tak jakby było i dziesiątka, i dwunastka, i po całość. To się tak rozszerzało. Tak. Także odczyty rzeczywiście mogły być różne, ale 10, 12 ogólnie się i modlitwa, i przekaz też. Także przekaz tak, jakby to było naprzemienne. Ja ją widzę jako pole białych kryształków, tak jak w modlitwie, jak jest zbudowane, każdy jest oddzielny, ale połączony ze sobą i one wszystkie świecą i każdy coś wyświetla, tak? I tam pokazały mi się właśnie, jeden wyświetlał całą naszą planetę, drugie wyświetlały tam wszystkich ludzi, którzy są zawarci, nas, takie ekrany, tak, takie ekrany, projektory, które właśnie projektowały całą rzeczywistość. I tak wychodziło się z nich do góry i schodziło i tak to właśnie takie było naprzemienne. Ja też widziałam właśnie takie płynne cząstki, które się wlewały, wypełniały formy, zabieraliśmy, wkładaliśmy gdzie indziej, wkładaliśmy gdzie trzeba. Takie płynne cząstki, nawet miałam potem podsumowanie płynny przekaz, taka ciekłość tej formy. No jak byłam tam na tej pustyni zapomnienia w sarkofagu, to usłyszałam, że mam w sercu sarkofag z pustyni zapomnienia. Cała prawda i moc zawarta w DNA jest tam obecna. Wystarczy tylko zejść w głąb siebie i sięgnąć po to, a otworzą się wszystkie najlepsze zapisy. Uczynić możesz to poprzez połączenie się w kochaniu ze wszystkim, bo wszystko pochodzi od Boga i do Niego wraca. Nie pozwól rządzić Twoim niższym powłokom. Obudziłaś świadomość Syna Bożego w sobie i nią się kieruj. Ona zawsze pokaże Ci drogę i podpowie, co czynić należy. Tyś Adamo Ewą i w Tobie wszyscy są zawarci. Nie ma oddzielenia. Kochasz każdą cząstkę w drugim człowieku. I napełniaj ją światłem i swoim DNA, bo na matrycy stworzenia wszyscy jesteście kryształkami, które wyświetlają wasze powłoki tu, na ziemi. I właśnie widziałam pole kryształków na matrycy stworzenia, które wyświetlały planetę, całą rzeczywistość, moment połączenia się Adama z Ewą, jak wnikają w siebie, stają się jednością, a ja jestem cała w tym zawarta, pełna i w pełni świadoma tego połączenia. Później przelatywały bardzo różne obrazy. Na koniec ujrzałam miasto Orin i plac zwycięstwa w nim i nas wszystkich, którzy wchodzimy tam razem, jako Adamo Ewy, osobowe w indywidualnym. I czeka na nas Jezus. Wychodzi naprzeciw i wita każdego. I słyszę, we mnie nikt nie będzie samotny, a jestem w każdym z was. I kocham cię, moja córko, synu. I witaj, to kolejny krok w drodze do Ojca. Piękny przekaz. Muszę sobie to zapisać. Ja właśnie chciałam powiedzieć, jak możesz spisz ten przekaz. Że to jest do publikowania, bo w ogóle nie ma o czym mówić. No. A jeszcze tak tylko tyle miałam przez te, jestem światłem, jestem miłością, jestem boskością. Super. Do tego. Ale bardzo podobnie. Agata, to ja rysunki tu miałam takie, bo ja już nie zdążyłam pisać. Adama i Ewy z łańcuszkiem do Ojca, do góry i transfer tych właśnie tego wszystkiego sarkofagu. Ja to po prostu zrobiłam takim rysunkiem. Nie zdążyłaś pisać, narysowałaś. Nie zdążyłam pisać, ale to samo. Mnie się to tak przedstawiło, że oni wychodzą, razem się tak łączą, takie DNA jakby. No tak nie jak wygląda DNA takie, nie? A Majorka, a kto tutaj był? Kto tutaj kierował tym?
kto ruchem kierował, no. Ja zawsze widzę Jezusa. Podobne widzieliśmy wszyscy, tak. Każdy swoje słowa to ubrał, tak. Może wyżej tak. Był ciut, ale podobne. Tak. To jest też tak, że to nie jest też tak, że ja się tak fantastycznie w tych światach duchowych poruszam jak Zbyszek, to ja się przyznaję, ale generalnie dla mnie taką siłą, która do mnie przemawia i zawsze staram się, żeby obecna była w modlitwach, a jak jest wahadełkowanie, to już w ogóle, to jest Jezus. To i z tym elementem Pana Bożych Zastępów, gdzie to jest ta zmiana, On nic nie mówi, On tylko przychodzi i to się dzieje. I to jest taka siła, że wiecie, to tak ja tak siedzę. Ja to czuję. Natomiast ja mam dzisiaj, znaczy nie tyle zagwózdkę, co bardzo się cieszę, bo od początku, jak zaczynałam prowadzić wahadełkowania, to mówiłam, że mi zależy na tym, żebyście wy mogli zobaczyć to, co ja widzę, to, co Zbyszek widzi i żebyście umieli to napisać. I najpierw to się, powiem wam szczerze, tak zmartwiłam, nie? Bo odsłuchaliśmy modlitwę i mi się tak zrobiło, taka cisza we mnie powstała, że ja mam trudność, żeby się wypowiedzieć, tak jakbym nie miała potrzeby tego mówienia i tak jakbym siedziała i tylko w tym stanie chciała być, bo po prostu jest tak dobrze i tak się ten stan utrzymuje, że chciałoby się w nim być. I tak jak ja jestem zawsze taka, wiecie, ekspresyjna, taka jak ja to nazywam żywotna, to dzisiaj tak się wyciszona i jestem taka wyciszona, że ja mówię tak, tu chciałam coś przekazać tym, którzy tam będą oglądać, będą odsłuchiwać, a tak jakby nie było potrzeby, po czym góra mi zawsze mówi, ty się nie martw, będzie dobrze, to jest wszystko ustawione. I co się okazało? Nie, ja muszę mówić. Wy dzisiaj spisujecie przekazy wszyscy, wy mówicie, co widzieliście, wy odbieracie. Zawsze na tym mi zależało i to jest. No bo i to jest. A przekazy są takie, że szczęka opada i zastanawiam się, jakbyście miały dziewczyny możliwość, bo tu dziewczyny czytały, i nawet fragmenty tych przekazów udostępnić, to może pod wideoblogiem byśmy zamieścili te fragmenty, żeby napisać, że to są fragmenty z przekazu. Jak będzie słychać, to puścimy to tutaj, a jak nie, to żeby nawet wpisać. Po co? Po to, żeby pokazać, że można, że się da. Tylko chodzi o to, żeby wejść na właściwy szczebel. Bo z właściwego poziomu to można ściągnąć informacje, dowiedzieć się wielu rzeczy, odczytać. I to, o co chodzi cały czas, to o czym Zbyszek mówi. On nie ma nauczać tego, jak my mamy żyć. On wprowadza w tamte przestrzenie po to, żeby u źródła zawsze każdy mógł się dowiedzieć, jak to wygląda, jak postępować, co robić, jak to widzi świat duchowy, kim my jesteśmy, no to by można... A my wtedy wiemy, że człowiek jest właściwą stronę. Dokładnie, upewnia się, upewnia się sobie, że to jest to. Bo tak naprawdę pobrzmiewa w nas ta prawda, tego naszego pochodzenia, coś, co normalnie jest niedostępne, w sensie zapomniane, a tu jak zaczynamy to odnajdywać i zaczynamy tego dotykać, to my wiemy, że to jest to. Dokładnie. To tak pobrzmiewa, że temu się nie da zaprzeczyć. Ktoś mnie ostatnio zapytał, z takich osób, która, że tak powiem, zaczyna swoją przygodę ze wzrostem, tak, z tak zwanym rozwojem, ze wzrostem duchowym. I ktoś mnie zapytał, ale skąd ty wiesz, że to jest to? Przecież tak wiele osób mówi o tym, że trzeba myśleć pozytywnie, że w ogóle łąka jest piękna i krówki są kochane. Skąd ty wiesz? To jest wszystko tak podobne. Ja mówię, słuchaj, no można powiedzieć, że zawierzyłam, ale nie. Prawdę się czuję. Ja odczułam. Prawdę się czuję. Jeżeli wejdziesz na właściwy poziom, na ten poziom duchowy i raz to poczujesz, to ty wiesz, że to jest twoje pochodzenie, że to jest prawda, i że nie można pomylić tego z niczym innym, że jesteś ty, jest Bóg i wszyscy my to Jego dzieci. Jak to Zbyszek kiedyś powiedział, kto raz dotknie prawdy, już o niej nie zapomni. Tak, raz. Tak, dokładnie. To jest to, to jest to. Ja tylko chciałam dopowiedzieć, bo nie będę czytać, bo przekazów to miałam mnóstwo, że nie wiem, czy przez bliskość siedzenia możliwe. Słuchajcie, miałam bardzo podobny w kontekście przekaz. Też było, że jestem Adamo, Ewo, ten sarkofag, najlepsze DNA i też rozłożył ręce, patrzy i mówi, jak mnie nie ma, nic nie ma, ale ja jestem, więc samotność nie istnieje. I to było tak silne właśnie, że nie ma samotności, słuchajcie. Nie ma czegoś takiego, właśnie, że istnieje jedność. Bardzo podobne.
byleby to odczuwać, zawsze tak. I o tym nie zapominać, tak, to jest istotne. Tak, tak. Co tam z Was? Z Bogiem to jest to niemożliwe, żeby... Tak, dokładnie. Tylko wiecie co, jak my sobie teraz razem siedzimy, jest fajny stan, to się o tym pamięta, jest łatwiej, to się czuje. Potem się wchodzi w życie i o to idzie, żeby tego nie zapomnieć. Żeby utrzymać. Żeby to utrzymać. Tak. W rzeczywistości, w której żyjemy. Tak, tak. To jest, znaczy, no to jest trudne, ale jest to osiągalne. To jest do zrobienia. Do zrobienia. To jest do zrobienia. Ja chciałam zapytać, ponieważ miałam jakiś czas temu taką scenę po modlitwie ze Zbyszkiem, weszłam w swoją. I miałam bardzo tak pragnęłam, no żeby nastąpiło coś pięknego i bardzo potrzebowałam porozmawiać z Bogiem. I faktycznie dostałam piękną scenę i to było ciekawe, bo zawsze widziałam swoją ławkę zwierzeń w określonych takich warunkach, piękna ławka, a nagle nie jest przeskok. Nagle zobaczyłam tą ławeczkę taką białą w kosmosie i faktycznie czułam, że to jest coś potężnego się zadziało i usiadł przy mnie ojciec i tak bardzo go o coś prosiłam i on mnie przeniknął. Ja zobaczyłam, że to ja się zamieniam z miejscami, to było coś niesamowitego. Mówi, jak to? A on wszedł w tą duszę, tak jakby, no bo pozwoliłam, bo pragnęłam. No i co z tego? To nie jest nic wielkiego, poproś, a stanie się. I ja byłam tym ojcem i te dzieci przychodziły do mnie i prosiły. Ale co chciałabym sprawdzić, ponieważ, co było ciekawe, ponieważ mam swoje osoby, na które działam, które pomagam, i zawsze sprawdzam jakby, bo to jest wiele technik, prawda? Wiele takich pułapów. Zawsze działam giewontem, czy to, czy tym. I nagle sprawdzam nie do końca, nie. Wejdź tam i zrób to stamtąd, jak 9-10. I chciałam właśnie sprawdzić, czy jakby, na jakim byłam wtedy, w jakim wymiarze, ta moja scena z tym, na tej ławce zwierzeń w tym kosmosie, i czy stamtąd mam działać, i jaki to wymiar, bo to mnie interesuje. To najpierw sprawdźmy, tak? Jaki to wymiar był. Dobrze. To jest istotne. Tak. Poproszę. Mi to się trochę nie chce wierzyć, że to są takie. No, słuchajcie, intencja. Ja powiem tylko jedno słowo, pamiętajcie. Intencja. Zbyszek też to powtarza. Wymiar, w którym Agatka była? Tak, ta scena. I jak tą scenę miała? Tak, tą scenę miała. Co na ławce siedziała z Bogiem, tylko zamienia miejsca. Nie, no, a ja zawsze mam tą ławkę gdzieś w dzień, za księżycami gdzieś we mnie. Każdy ma swoją, nie po prostu. Tak. Ja poczułam jedno, z ręką na sercu. Miałam ugruntowane miejsce. Nagle mnie wyrwało, to mi buty spadły, powiem tak. Ja nie wierzyłam, że to jest prawda, ale czułam, że mam tam to być, bo to jest bardzo istotne. Mówcie, co wam wyszło? 11, 12. Nie wyszło 9. Nie wyszło 10, 11. Nie, no mnie to nawet za 12. Nie, generalnie 12 wyszła. 12. Jeżeli chodzi o to spotkanie tam. Tak. Ale no. Wiecie co, ja na przykład do końca tego nie rozumiem i się, że tak powiem, nie czuję w pełni, żeby wam to wyjaśnić, bo mi dzisiaj, co komuś sprawdzam, to wychodzi i dziesiątka, i dwunastka, tak jakby to taka rozszerzenie, taka rozpiętość była, to jest bardzo ciekawe. Czyli ta scena z dwunastki i no, stamtąd ci... mam działać, prawda? A co proszę, z tym działaniem? Czy stamtąd, czy to jest mój najwyższy pułap, jaki w ogóle... Dobrze, jedność, tak? Ja wiem. Ja to tak, najprościej do sprawdzenia tak albo nie. Aha. Najprościej. Czy stamtąd ma działać? Tak. Teraz, że to jest moje najmocniejsze. Tak. W sensie, no to tak najłatwiej. Czy to jest dla niej miejsce do działań? I co wychodzi wam? Bo to jest taki najłatwiejszy odczyt, bo to rzeczywiście można rozbudować na tych odczytów mnóstwo, ale to nie o to chodzi. To stamtąd mogła być. Stamtąd. I słuchajcie, nie wiem co, nagle zawsze giewontem to jest nie. Dlaczego? Bo ja zrozumiałam bardzo ważną rzecz, może też będzie podpowiedź, że rozszerzam się i idę tak. I to jest moje indywidualne. Tak. I mam działać. I słuchajcie, powiem wam tylko tyle, miałam takie efekty działań, że po prostu ludziom znikały takie, nie wiem, materializacja mi weszła. Ja nie chcę tu już nic sprawdzać, ale po prostu dostałam zwrotne informacje w ciągu 2-3 dni, że ludziom się skończyły wieloletnie bóle. Ja nie wiem, co się stało. Po prostu ja nie mogłam w to uwierzyć. To było coś niesamowitego. Kiedy to się tak dokonało? Tydzień temu, parę dni temu. Słuchajcie, ja byłam szczęśliwa, że nie będę rozszerzać tematu, bo to jest piękna historia na artykuł. Ale pokonałam takie rzeczy w sobie, że nie umiem tego wyrazić, ale życzę każdemu. Ale jest rzeczywiście, tak naprawdę coraz więcej sygnałów przychodzi, że ta siła działania rośnie. Rzeczy się dzieją takie, ja to też ostatnio takiego SMS-a dostałam. Ktoś mi napisał taką rzecz, że mi się w ogóle wydawało, że to tak można zadziałać i tak się może szybko podziać. Wiecie, do tej pory mi się zawsze wydawało, że to jest tak, że zło to działa szybko. Jak ja to mówię, bierze człowieka za habety, podstawia pod ścianę i sprawa załatwiona. Zło działa tak. A u nas zawsze to był proces. I w tej chwili to jest proces, bo dobro trzeba wypracować. Tak.
Ale ja widzę, że my teraz też już zaczynamy na innych poziomach pracować. Skuteczność już jest zupełnie inna. Wszystko od góry już idzie. I już wszystko idzie od góry, także no tylko działa. A Mariolka, a masz coś takiego, bo oni dzwonią, i zgadnij, co wyszło z tego. Ja spowodowałam, wszystko zniknęło. Wiecie, czego ja się nauczyłam? Bo ja też miałam takie, ja się trochę, znaczy bałam, obawiałam się, że tak, mówię, kurczę, Zbyszek to ma takie wejścia, on to wie zaraz, to. Mówię, ja tak nie wiem, no ja to nie wiem, czy to tak, jak to zrobić w ogóle i tak. A z drugiej strony góra mi zawsze powiedziała, tak jak ty mówisz, że ty bądź sobą. Są takie elementy, że ty wiesz od razu, możesz o tym powiedzieć, ale pamiętaj, że jesteś człowiekiem. Więc jak ktoś do mnie dzwoni i o czymś tam mówi, ja mam, nie wiem, coś sprawdzać, konsultacje prowadzę, to ja potrafię równie dobrze powiedzieć, słuchaj, to tak, ja to jest tak, bo mi góra pokazała, ale ktoś mnie pyta o inną sprawę, mówi, słuchaj, nie wiem, nie czuję tego, nie wejdę w to. Ja jestem człowiekiem, ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Dokładnie. Ja potrafię powiedzieć, że nie wiem. Na ten moment, słuchaj, nie wiem jak to jest. Ale czasem też strata czasu jest, żeby czytać, co tam było. Jak my to działamy, zmazujemy jak myszką, i o to właśnie chodzi. I o to właśnie chodzi, bo nie zawsze chodzi o to, żeby wejść, żeby wchodzić w jakąś sytuację, bo po prostu robiąc działanie jest zawsze całościowe, zawsze jest całościowe. Więc i tak to góra wszystko ustawia. My przyjdzie, bo się myje. Tak? Nie widziałam, że jak się kodmyje, to ktoś przyjdzie, tak? Dzięki! O tym mówiłaś, że nie trzeba energii tracić na stare... Tak, tak, o tym mówiłam, że czasami nie trzeba wchodzić w jakąś tam sytuację i tracić energii na to, żeby tam czasem jest to potrzebne, ale po co temu dawać pożywkę i uwagę, jak robimy działanie, które jest po całości, my i tak widzimy taki wierzchołek góry lodowej, natomiast góra ustawia całość, to co dla nas jest niewidoczne, nieodgadnione, niezrozumiałe, przecież tego jest mnóstwo. Ja to tak tłumaczę. Mnóstwo jest tego. Ja zawsze mówię, że ja mam tak małą główkę, że w niej się wszystko nie zmieści. Ona wszystkiego nie pojmie. Po co ja mam umysłem pewne rzeczy rozpracowywać, jak umysł nigdy tego nie odgadnie, on jest do innych celów, on ma inne zadania, on nie jest w stanie objąć tego, co jest po drugiej stronie. No to po co ja go mam angażować? Jak ja się cieszę? W modlitwie pierwszej. Jak się cieszę? Wszyscy podostawali dla siebie podpowiedzi. No i o to chodzi. Piękne. No, super. Co tam sprawdzamy? Kryzys trochę w związku i chciałbym sprawdzić poprawność, czy tam góra, podpowiedź jakaś Ania. A czy twoją poprawność? No właśnie, macie jakiś pomysł, jak to sprawdzić? Ja bym sprawdziła. Tak. Poprawności? Tak. A ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł? Przychylność albo... Na związek, czy coś z tego będzie, czy lepiej się rozstać, nie? Czy dalej brnąć w tym? Mnie na przykład, znaczy poprawność to jest jedno, ale poprawność, ja bym to zrobiła jako kolejny odczyt. Pierwsze, co bym chciała sprawdzić, to czy coś z zewnątrz nie działa. No właśnie. Jakieś czynniki. Czy nie ma jakichś czynników zewnętrznych, bo wiecie jak to jest, no jak, jaka będzie moja poprawność w stosunku do drugiego człowieka, jak właśnie pies mnie gryzie w nogę, wisi mi na łydce i ja mam teraz być kochająca i wspaniała. No to będzie trudniejsze. Dlatego ja bym najpierw sprawdziła... Skądś ten kryzys się wziął i trzeba by było sprawdzić, czy coś tutaj z zewnątrz na Was nie działa. To po pierwsze, no później rzeczywiście można tą poprawność sprawdzić, bo ona też mówi o tym, co tam można... Z czegoś to wynika, tak, co tam można podciągnąć, ale zwykle to jest tak, że jak się zaczyna pierwszy odczyt, to potem idą podpowiedzi, wiadomo co sprawdzić dalej. Dobra, to zobaczcie, jak ktoś, tak naprawdę konwencje to sobie samemu każdy może jakąś przyjąć. Ja to, ponieważ upraszczać lubię wszystko, to ja bym sprawdziła ogólnie tak, że tak, na procentowej skali ja bym sprawdziła, że zero to jest wszystko czyste, nic na nic z zewnątrz nie działa i w ogóle są... W procentach coś złego. Tak,
No ja bym tak to zobaczyła. 50, 60 i tak od 2 tygodni. Nie od 4. No, a ktoś coś poodczytywał dodatkowo? Tak, że z nich wynika jakieś 20%, czyli jest to niewiele. O, bo to jest też ważny odczyt, o którym ty mówisz. Ile z nich wynika, a ile z zewnętrznych? Dokładnie, i to porównajmy, bo tak mi przyszło, że to jest też istotne. To jest też istotne, druga strona medalu. 20-30. Tak, ale ja wam powiem tak, jak się dzieje coś, coś wynika, to tło nasze, czy to, co nas otacza, powoduje, że to ciśnienie jest większe, to i nam jest trudniej. Dokładnie. Więc u nas wtedy też i poprawność zaczyna siadać, spada już wszystko. I tak jakoś tak jakby nam się, no nie to, że nam się nie chce, ale już to jest takie, to podejście nasze jest inne, już nie jest takie właściwe. Nie jest właściwe. No i zaczyna się, to jest trochę jak domino. Jedno się uruchomiło i cała reszta się zaczyna... Tak, i cała reszta się zaczyna też sypać. I na skutek tego to 20% spadek. No dobrze. A ja tak lubię zawsze sprawdzić to jeszcze od innej strony, bo my się tu zajęliśmy tym, co jest, ale ty już wiesz, co jest. To teraz ja bym się zajęła tym, a czy to można zmienić? Wszystko można, nie? Zaraz będziesz wchodził w rynek. No właśnie. A może by tam się coś dało, wiesz, zrobić, poczyścić, zadziałać, ustawić. Światło nie, no chyba chcę. Ale z tym chcę. Czysta intencja jest zawsze najlepsza. I teraz tak, czy on chce, to ja zawsze to robię, wiecie, jak ja to robię? To, co ja chcę, to jest takie, wiecie, za bardzo duszewne, więc ja wolę powierzyć wszystko górze, niech ona ustawi to tak, jak będzie najlepiej dla wszystkich. A to, co my chcemy, my to zwykle nawet nie wiemy, czego chcieć. Dokładnie. Albo nie wiemy, co jest dla nas dobre. I już się tyle razy na tym złapałam, że mnie się wydaje, że to by było dla mnie najlepsza góra. Tak patrzysz. Oni tak z góry patrzą. No, ty tutaj patrzysz na malucha, a tam 5 Mercedesów. No weź. Żartujesz? No. Oni wiedzą lepiej. Ale to tego się trzeba nauczyć. I ja nie mówię, że ja już to potrafię, ale już tyle razy mi góra pokazała, że my tak się... W tym swoim patrzeniu, w tym myśli, co się zawężamy, to nie o to chodzi. A jak się wejdzie właśnie po tej drabince trochę wyżej, świadomość się uruchomi, to też inaczej się na to wszystko patrzy, zupełnie się to inaczej postrzega i jest dostęp do wielu rzeczy. Dobra, to co sprawdzamy? Przychylność? Tak! Przychylność do działania. Tak. I to nie my będziemy działać. Góra mówi, że ty możesz zadziałać, ty po prostu wejdziesz, was, sytuację, całość oddasz im. Po prostu. Po prostu. Teraz? Oczywiście, teraz. Za godzinę ci się nie spadło. Ja wszedłem sobie na to, gdzie najwyżej widzę. Ukazał mi się taki, najpierw taki jakby puchar i tam związek położyłem i tam światło się powstało w tym związku. A później taka piramida się pokazała i od góry zaczęło schodzić najpierw pojedyncze promienie czyszczące na jakieś tam osoby. A później jak ono całość się rozlało na całą przestrzeń. Czyli tak, że ma mieć swój sposób. To jest to, co Mateusz wcześniej pytał odnośnie tej pracy. My się nie uczymy schematów. Są rzeczywiście pewne zasady, są pewne założenia, są pewne mechanizmy, my je znamy. Natomiast jak wchodzimy tam, to jest wszystko płynne, wszystko jest możliwe, za każdym razem możesz działać, mieć wizję zupełnie inną i dlatego nie wolno się w tych schematach zamykać, bo góra zawsze pokaże to najlepiej, jak można to zrobić, żeby właśnie się nie ograniczać do tego, że jak ja tak działałam, to zawsze będę tak działać. Zbyszek jak prowadził konsultacje, to on często mówił, że on jednego dnia w różny sposób działa, bo go góra uczy, bo mu pokazuje, bo każdy przypadek jest inny. Także nie zamykać się. Prowadzą. Tak. Góra prowadzi. Sprawiają te rzeczy i wiesz, a jak to co sobie sprawdzasz, czy w 100% czy to i... Dobrze, a teraz tak, no bo tak, działanie poszło, wszystko ładnie. I poprawy. Tak, no i teraz zobaczmy, na ile relacje wasze poprawią się po tym działaniu. Patrzcie dokładnie, co wam wychodzi, bo mogą różne odczyty powychodzić. Mamy jeszcze przedział, 40-50. No. Coś tam komuś jeszcze wyszło. Nie wyszło na 100, ale jak ty medytowałeś, to mi szafy poleciała kula szafirowa, także będzie super się działo. Będzie się super działo. Tak. I pierwszą poprawę odczujesz jutro, w ciągu jednego dnia, zauważysz już. Tak do
dwóch tygodni. Proszę, jak warto tu przyjść? Ja powiem nie tak, 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 podsumowując, poprawa, podsumowując, poprawa tak. będzie znaczna. No. Poprawa będzie znaczna, tylko ty pamiętaj, że my żyjemy w morzu energetycznym. I ten, kto wie, kto zna mechanizmy, ma może nie obowiązek, ale powinność, żeby dbać o całość. I nie tylko chodzi o to, że wy dbacie o siebie, ale chodzi też o to, że jest to echo zewnętrzne. I to czasami też trzeba poustawić, wyczyścić i o to zadbać, bo to jednak, no póki my stoimy w tym strumieniu, no to ten strumień ma na nas wpływ. I trzymaj to działanie. Tak, i trzymać to działanie. Wchodzisz, tak. Kładziesz to tam w promieniu. Tak. Musisz pamiętać. A jak widzisz, czujesz, że coś się dzieje, to po prostu działaj. Bo ciemność, wiesz, jak nie znajdzie przejścia w was, gdzieś słabości w was, to będzie szukać wśród osób, które są najbliżej was, które mają na was wpływ i będzie przez nie przechodziła. No i właśnie i mogą się psuć relacje, mogą się jakieś takie dziwne sytuacje nagle robić nie wiadomo skąd. Więc dbasz o całość, o wszystko, bo nawet tak jak robiłeś działanie i miałeś tą wizję, to widać było, że to się miało rozlać po wszystkim, bo w was zmiany no też już pozachodziły, ale one nie do końca wynikały tylko z was, tylko to przyszło z zewnątrz. To się tak pięknie, wiesz, to teraz to się skrada, wlewa i dlatego często musimy czyścić, trzeba pamiętać o tym, że nie czyści się tylko i wyłącznie siebie, w tym zakresie tutaj tu my, chociaż od tego się zaczyna, ale też to, co jest wkoło i to, co na nas działa. To, co powiedziałam wcześniej, nie tylko skutek, to, co już widać, że się dzieje, ale i przyczyna, która jest często niewidoczna. Teraz. A to sprawdzamy, co sprawdzamy? Nie wiem, w ogóle nie myślałam, że teraz mi tak przyszło, że... Bo mi się wydaje, że jak jeszcze nie widzę, miałam jedną raz taką wizję, taką, że tak widziałam, że nie już nie pamiętam jakie pytanie, tylko że taki był tunel takich schodów, takich niewysokich, niskich, tylko te schody tak się bez przerwy i później się otworzyły drzwi i taka jasność. Tylko i wtedy to tak widziałam prawdziwie, nie? A tak to mi się tylko wydaje, że ja widzę. Nie wiem, czy widzę faktycznie coś, czy, na ile? Czy tak to początku. Ja już słyszę, że weszła wtedy do tej biblioteki wiedzy. O Boże. To znaczy tak, my możemy sprawdzić, na ile ty masz uruchomione czy rozwinięte jasno widzenie, no bo to tak by można było sprawdzić. To w procentowej fakcji. Tak, na skali procentowej. Czemu nie? Nie mówię. Już mam podpowiedź, mi się przypomniało. Góra mówi, że trochę radości jest potrzebne, bo mi pokazali, jak mnie dzieci rolki założyły na Na rokach, na łyżwach, tak. No właśnie. No i? No właśnie. Znaczy dwa odczyty wyszły. No. Jeden wyszedł, że uruchomione masz na 100%, ale na ile korzystasz z tego? Korzystasz z tego na 50. No, 60 wyszło, 50 uruchomione. Mnie wyszło około 40, że to takie jest, nie jesteś pewna, czy to to, czy to nie to. I stąd te rolki. Dzieci zabrały mnie na rolki, nie? Znaczy te, no tak. Rolki. Na rolki mnie zabrały. Oni śmigają jak nie wiem co. A ty? No i ty tu z nami siedzisz i tu wchodzą, no widzą, przekazy spisują, a ty dopiero co te rolki założyłaś. O kurcze, ja się też tak poczułam, o kurcze na tych rolkach. Powiem ci, zabawa była przednia, co nie znaczy, że umiem jeździć. Czemu? Bo ja je założyłam tylko raz. Ale jakby poćwiczyła? Ćwiczyć. A jak ty byś poćwiczyła? Możesz rolki założyć. Na początku się jeździ, powiem ci, tak średnio, co nie znaczy, że już nie ma frajdy, ale jak się ćwiczy. Ale możesz złapać kogoś za rękę, żeby cię trochę pociągnąć. Jezu, jak ja złapałam, tylko uważaj, kogo łapiesz za rękę, bo jak ja, słuchaj, bo jak ja, Zbyszek zawsze mówi tak, jesteście wy i jest góra. My nie potrzebujemy pośredników. Czasami jest tak, że ktoś tam mówi, kurczę, ale bo ten lepiej widzi, albo coś, to ja go tam będę słuchać, albo ja z nim sobie wchodzę w stany. Ja zawsze mówię, słuchaj, no wiesz, jak tak czujesz, masz życzenie, tam ktoś twój znajomy. Kogoś z góry. Ale pamiętaj, tak, że my nie szukamy przewodników, my możemy tutaj się wymienić doświadczeniami, jakieś podpowiedzi poszukać, coś usłyszeć, ale Zbyszek zawsze mówi, że to jesteśmy my i góra.
Bo jak, ja się złapałam za rękę, rzeczywiście na tych rolkach, złapałam za rękę drugą osobę, która teoretycznie jeździć umiała, to ją tak podcięłam, że leżałyśmy obie. My się wszyscy tego uczymy. To nie jest tak, że tak wszyscy już świetnie wszystko robimy. Po wodzie na razie jeszcze nikt nie chodzi, także po prostu sobie wchodź w stany, ćwicz i właśnie nie zakładaj, co tam będzie, jak to będzie. Góra cię poprowadzi, masz opiekuna. Proś go o to prowadzenie. Błogosławienie, tak, okej, dobra. Czyli jeszcze sobie odsłuchamy gongi. Błogosławienie, stan wyniesienia. Dobrze. Super, to sobie zaraz jeszcze włączymy. I wiecie, to co jest najważniejsze, bo my sobie zawsze na początku wahadełkowania odsłuchujemy zawsze modlitwę, którą Zbyszek przygotował. Na końcu też tam sobie zwykle coś lubimy odsłuchać, a ja chciałam tylko przypomnieć, że my korzystamy z pracy Zbyszka, więc fajnie by było, jakby tam jednak ten kanał Eden TV i subskrybować, i lajkować, i łapki zostawiać w górę, i komentarze wpisywać, bo wiecie co, nawet jeżeli wpiszemy komentarz, że polecam, czy dziękuję, cokolwiek nawet takiego krótkiego, co tak naprawdę od nas dużego wysiłku nie wymaga, to jednak zwiększa się zasięg. Jak my możemy już z dobrodziejstw tej pracy korzystać i wiecie, jakie są efekty, jak się życie polepsza, jak to wszystko wygląda, to czemu inni nie mieliby tego robić? Więc tak naprawdę my możemy sprawić, że kanał jest bardziej widoczny, że ludzie mogą trafić na te treści, a nie na inne. Także jak wiecie, macie ochotę, macie życzenie i chcielibyście, żeby więcej osób tak jak wykorzystało z tej pracy, to zawsze możecie to zrobić w ten sposób. Dobra, to jedziemy.